Gazeta.pl przedstawia. Cykl kryminalny Oskarżam. Czyta Mariusz Bonaszewski. Odcinek czwarty. Helena Kowalik. Zabójstwo papały. Gdzie jesteś, morderco? Przez ćwierć wieku organom ścigania nie udało się dowieść, kim jest morderca byłego komendanta policji. Śledztwo prowadziły dwie prokuratury, podążające całkiem odmiennymi tropami. Skutek jest taki, że w miarę upływu lat powiększa się grono uniewinnionych. Przejechałem tysiące kilometrów. Proszę, żeby ta rozprawa się odbyła. Od ośmiu lat jestem oskarżony. Nalega Igor M., pseudonim Patyk, który w asyście uzbrojonych policjantów stawił się w sądzie apelacyjnym w Warszawie. M. mieszka obecnie na południu Europy. Nie wiadomo, gdzie dokładnie, jako świadek koronny jest chroniony. Sąd ma się zająć apelacją prokuratora od wyroku uniewinniającego patyka sprzed niespełna trzech lat. Ciągle jednak coś stoi na przeszkodzie. Nie udało się w marcu, podobnie było w kwietniu. Poważna choroba jednego z obrońców nieobecność innego. 5 czerwca, w ostatni poniedziałek, to samo. Sprawa spada z wokandy. Bez terminu, co oznacza, że na kolejne podejście poczekamy kilka miesięcy. Jako adwokat rozumiem, komentuje mecenas Grzegorz Cichewicz, obrońca Igoraem, i potrafię wytłumaczyć decyzję sądu. Ale wczuwam się też w położenie głównego oskarżonego żyjącego z zarzutem zbrodni zabójstwa. Nie byłoby takiej sytuacji, gdyby prokuratura regionalna w Łodzi. Nie wrzuciła do jednego worka kilkudziesięciu przypadków kradzieży samochodów z lat dziewięćdziesiątych i zabójstwa szefa policji. Właśnie absencja jednego z oskarżonych o kradzież samochodów storpedowała czerwcowy termin. Zabójstwo w przerwie meczu. Wróćmy do 25 czerwca 1998 roku. Jest późny wieczór około godziny dwudziestej drugiej. Generał Marek Papała, do niedawna komendant główny policji, wjeżdża swoim DUS PERO na parking przy Rzymowskiego 17 na Warszawskim Służewcu. Mieszka w bloku obok. Dziś osiedle jest zamknięte, przez bramki da się wejść tylko ze specjalnym elektronicznym kluczem. Wtedy było ogólnodostępne z łatwym dojściem do ruchliwej trasy. Papała zamyka samochód. Pada śmiertelny strzał prosto w głowę. Jego żona jest w pobliżu, wraca ze spaceru z psem. W oddali widzi biegnącego młodego mężczyznę, ale nie ogląda się za nim. Bardziej interesuje ją para spacerująca przy parkingu. Później w czasie śledztwa rozpozna Ryszarda B., warszawskiego gangstera, który po oskarżeniu o malwersację przeniósł się nad morze, gdzie prowadził szemrane interesy z Nikodemem S., ksywa Nikoś, mafiozem z Gdańska. Jest przerwa meczu mundialu we Francji grają Niemcy z Iranem. Wietnamczyk Ngien wychodzi na balkon na papierosa. Patrzy na parking, widzi papałę wysiadającego z bordowego auta. Widzi też mężczyznę, który wyciąga coś, co przypomina gaśnicę samochodową. To pistolet owinięty folią, aby zatrzymać łuskę od naboju. Rozlega się strzał. Wieść o zabójstwie tak ważnego funkcjonariusza roznosi się po Warszawie błyskawicznie. Jeszcze tej nocy na służewcu pojawiają się nie tylko policjanci, ale i dziennikarze, a także wielu polityków. Wszyscy podekscytowani wchodzą w drogę śledczym, paląc papierosy, rzucają niedopałki na ziemię. I co czkawką w tej sprawie odbija się do dziś, zadeptują ślady. To sprawia, że policjanci znajdują w pobliżu miejsca zbrodni jedynie zdeformowany wystrzałem pocisk. W kieszeni denata tkwi policyjna legitymacja, przepustka do MSWiA, wieczne pióro, telefon komórkowy i zalana krwią kartka z numerem informacji kolejowej. Tego wieczoru Papała miał odebrać z dworca swoją matkę. Kryptonim Generał. Następnego dnia specjalna grupa śledczych o kryptonimie Generał w komendzie Głównej Policji odtworzyła ostatnie godziny życia ofiary. Marek Papała nie przesiedział ich w domu. Wieczorem odwiedził z imieninowymi życzeniami Józefa Sasina, emerytowanego generała brygady MSW. Jubilat był pełnomocnikiem multimilionera Edwarda M. z Chicago, którego firma współpracowała z polskimi producentami leków. Amerykańskiego biznesmena znały władze trzeciej RP, gdyż lobbował na rzecz zakupu przez Polskę myśliwców F-16. Przez jego ręce, jako pośrednika, przechodziły pieniądze w aferze FOZ, Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Uczestnictwo M w tej spekulacji polegało na tym, że kupił od państwa część udziałów w upadającej spółce spożywczej Bakoma. To umożliwiło mu sprowadzenie z Uzbekistanu milionów ton taniego zboża, za które nie płacił cła. Związek z importem miał też mieszkający w Wiedniu Jeremiasz B, pseudo-baranina. Agent służb niemieckich, brytyjskich i austriackich, przemytnik kokainy. 25 czerwca 1998 roku Edward M. spotkał się z Markiem Papałą na imieninach swego pełnomocnika sasina. Uzgodnili szczegóły wyjazdu byłego komendanta do Ameryki, gdzie policjant zamierzał podszkolić się w angielskim. Znajomość tego języka była mu niezbędna na nowym stanowisku oficera łącznikowego w Brukseli. Papała nie zabawił długo na przyjęciu. Również Edward M. nie zasiedział się na imieninach. Wyszedł pół godziny po byłym komendancie. W tym czasie papała już nie żył. Iwan wskazuje trop. W postępowaniu prokuratorskim brano pod uwagę różne motywy zabójstwa. Może generał miał wrogów wśród podwładnych. Naraził się choremu psychicznie, jakieś nieporozumienia małżeńskie. Podobno w trumnie papały zamontowano aparaturę podsłuchową licząc na to, że czuwająca w samotności nad ciałem zmarłego wdowa zdradzi w emocjach jakiś sekret. W toku śledztwa eliminowano te fałszywe kierunki. Ostatecznie skupiono się na wersji zabójstwo na zlecenie kogoś albo grupy prowadzącego nielegalne interesy. Papała z racji swej funkcji mógł być na tropie takich przestępców. Trzy tygodnie później dyżurny oficer z komendy na Mokotowie dostał anonimową informację, że mordercami byli Rafał K, pseudonim Gruby, prawa ręka baraniny. W Polsce pilnował jego interesów, wykonywał wyroki, oraz gangster Marcin P. świadek w sprawie o zlecenie zabójstwa ministra sportu Jacka Dębskiego przez baraninę. Policjant sporządził notatkę dla komendy głównej policji. Niestety zagubiła się. I do akt śledztwa włączono ją dopiero w czerwcu 2004 roku. Do prowadzącego dochodzenie dotarła natomiast informacja od funkcjonariusza służby więziennej. Osadzony w areszcie Marek R., chciał wskazać osobę, która sporo wie o okolicznościach zabójstwa Marka Papały. Policjanci z grupy generał przesłuchali więźnia. Naprowadził ich na Artura Z. Pseudo Iwan. Płatnego mordercę na wybrzeżu, który wykonywał wyroki na zlecenie gangu Nikosia. 26-letni Iwan, chcąc uzyskać złagodzenie wyroku, zdecydował się na współpracę z organami ścigania. Powiedział policjantom, że uczestniczył w spotkaniu w gdańskim hotelu Marina, podczas którego planowano zamordowanie grubego psa, czyli papały, gdyż przeszkadzał w interesach narkotykowych. Iwan wskazał dobrze mu znanych uczestników tej narady. Nikosia Słowika i Ryszarda B. Czwartym rozpoznanym na fotografii miał być Edward M. Od niego Iwan przyjął zlecenie zabójstwa, miał za to dostać 40 tysięcy dolarów, ale nie zdążył. Wkrótce potem został aresztowany. Dwie osoby wskazane przez Iwana miały alibi. Słowik w czasie zabójstwa byłego komendanta siedział w areszcie. Ryszard B. miał świadków, że załatwiał coś w innym lokalu Gdańska. Nikoś nie mógł niczego potwierdzić, gdyż zginął 24 kwietnia 1998 roku, zastrzelony w gdańskim klubie nocnym Las Vegas. Śledztwo zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy. Na prokuratorskiej liście widniało już tylko jedno nazwisko Edward M. W 2002 roku został zatrzymany pod zarzutem zlecenia zabójstwa papały. Iwan rozpoznał podejrzanego na tak zwanym okazaniu. Stały tam też trzy przypadkowe osoby. Iwan nie miał wątpliwości. Za każdym razem wskazywał na biznesmena z Chicago. Ale potem wyszło na jaw, że Edward M. podczas okazania był w czerwonej bluzie. Pozostałe osoby miały na sobie ciemne kurtki. Prokurator krajowy nakazał zwolnienie podejrzanego. Jeszcze tego samego dnia M. wsiadł w samolot do Stanów Zjednoczonych. Iwan zmarł w areszcie wskutek zatoru tętnicy płucnej. Według oficjalnej wersji połknął dużo leków, licząc na to, że zostanie przewieziony z więzienia do szpitala i stamtąd ucieknie. Po cichu mówiono, że ktoś mógł pomóc mu popełnić samobójstwo. Baraninę, aresztowanego przez austriacką policję pod zarzutem zlecenia zabójstw i dowodzenia zbrojną grupą przestępczą, również znaleziono martwego w celi. Jest zbrodnia, nie ma kary. Ścigany międzynarodowym listem gończym biznesmen Edward M. został zakuty w kajdanki we własnym domu w Chicago w październiku 2006 roku. Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, triumfował. Mamy twarde i niezbite dowody na to, że był on zleceniodawcą zabójstwa generała Papały. Wybieram się do Stanów Zjednoczonych, żeby doprowadzić do ekstradycji. Jednakże amerykański sędzia nie zgodził się na ekstradycję podejrzanego do Polski. Sąd w Chicago wytknął naszym organom ścigania brak profesjonalizmu podczas tzw. okazania. M. ubrany w czerwoną bluzę zdecydowanie wyróżniał się od podstawionych mężczyzn. Mimo porażki, prokuratura nie odłożyła ad acta śledztwa w sprawie narady w hotelu Marina. W 2010 roku na ławy oskarżonych trafili Richard B. i Andrzej Z. pseudosłowik. Obaj z zarzutami nakłaniania gangstera Zbigniewa G i Iwana do zastrzelenia byłego szefa policji. Ryszard B został przyprowadzony z celi, gdzie odsiadywał wyrok za współudział w zabójstwie Pershinga. W lipcu 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił Ryszarda B i Andrzeja Z Słowika. Sędzia Paweł Dobosz wyznał, że taki wyrok jest dla sądu ciężarem w kontekście słów wygłoszonych na zakończenie procesu przez wdowę po generale. Jest zbrodnia, musi być i kara. Ale wyrok skazujący byłby fasadą sprawiedliwości, bowiem dowody są kruchymi, rozrzuconymi ogniwami, które prokurator tylko w swoim przekonaniu zestawił w mocny łańcuch. Po piętnastu latach prowadzenia sprawy przez Prokuraturę Warszawską. A od 2009 roku również łódzką nie wypracowały one jednolitego stanowiska i sąd został postawiony w niewygodnej sytuacji wskazuje sędzia Dobosz Warszawscy prokuratorzy od początku trzymali się wersji że śmierć papały nastąpiła w wyniku zaplanowanego zamachu Łódzcy dowodzą do dziś że papała był przypadkową ofiarą gangu złodziei samochodów To historia bez precedensu Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by prokuratorzy, nie kończąc formalnie postępowania przeciwko jednemu przestępcy, jeszcze przed wyrokiem sądu, wnieśli do tego samego sądu akt oskarżenia w tej samej sprawie przeciwko innej osobie. Zupełnie inna historia. Jak doszło do tej totalnej zmiany frontu śledczych? Jeszcze przed wydaniem wyroku na Słowika. Do łódzkiej prokuratury dotarła policyjna notatka, że złożyć zeznania chce Robert P. oksywie bajker lub rowerek, złodziej samochodów z Gangu Igora M, pseudonim patyk. Dziś motywacja bajkera wydaje się oczywista. Zemsta na patyku, czyli byłym szefie, który przed laty wydał go policji. Patyk dostał za to status świadka koronnego. Teraz na taki status liczył bajker. Generał. Zginął z rąk Patyka. Tamtego wieczoru zobaczyłem go na parkingu biegnącego. Krzyknął do mnie: Kurwa, zabiłem człowieka. Nie miał tego w planach. Przyjechaliśmy pod blok, aby ukraść samochód DEU potrzebny do innego napadu. Igor wraz z Mariuszem M. poszli na robotę, a ja z dwoma innymi złodziejami zostaliśmy w samochodzie na czatach. Ponieważ z parkingu zbyt długo nie dochodziły żadne sygnały, Ostanowiłem się rozejrzeć. Usłyszałem strzał. Po chwili dobiegli do nas Igor i Mariusz krzycząc: Spieramy, przypał. Szybko odjechaliśmy. Opowiadał Robert P. pseudonim Bajker. Igor M. Patyk był znany policji od co najmniej dwudziestu lat jako utalentowany złodziej drogich samochodów. Krążyły legendy o metodach Patyka na pukankę czy klamkę. M lubił szarżować. W biały dzień wyjechał ukradzionym autem wprost z wystawy salonu Land Rovera. Warsztat jego ojca był niezawodnym adresem w legalizacji kradzionych samochodów, przebijania numerów, fabrykowania lewych dokumentów. W pancerzu Świadka Koronnego. Błyskotliwą karierę Patyka przerwało policyjne zatrzymanie. Groził mu surowy wyrok, więc zaczął sypać innych złodziei samochodów. Opowiedział o kilkuset takich akcjach. Dzięki jego zeznaniom zarzuty postawiono kilkudziesięciu osobom. Kiedy się potwierdziło, że mówi prawdę, dostał status świadka koronnego. I wtedy sypał jeszcze bardziej. W pewnym momencie przypomniał sobie, że 25 czerwca 1998 roku, dwie godziny przed zabójstwem papały, penetrował teren koło bloku generała. Chciał ukraść upatrzoną czerwoną Toyotę. Nie było jej na parkingu, ale dostrzegł inny samochód tej marki, który miał otwarte drzwi. Kiedy podszedł bliżej, okazało się, że siedzą w nim znani mu gangsterzy. Ryszard B. i Siergiej S., członek słynnego klubu płatnych zabójców. Zeznanie patyka leżakowało w prokuratorskiej teczce ponad rok, a zwerbowany nadal bez oporów donosił na dawnych kumpli. W pancerzu świadka koronnego czuł się bezpieczny. Do czasu. Bo to w pobliżu pojawił się jego były kompan od złodziejskich akcji Robert P. pseudo Biker. On również dostał status świadka koronnego. A Patykowi nigdy nie wybaczył, że przez niego spędził sześć lat w więziennej celi. W prokuraturze zapytano go, dlaczego, skoro nie widział strzału, sądzi, że to patyk pociągnął za spust. Tłumaczył, że następnego dnia po śmierci papały pojechał z Igorem M. Na trasę katowicką, gdzie najczęściej kradli samochody. Patek prowadził nerwowo. Klął na innych kierowców. Zapytany, co się stało, burknął: Nie wpijalaj się. Kurwa, chyba wczoraj zabiłem człowieka. O zabójstwie generała papały Robert P. dowiedział się z telewizji. Na zdjęciach rozpoznał blok, pod którym byli dzień wcześniej. Przebierali się za mundurowych. Prokuratura weryfikowała informacje Roberta P. ponad rok. W aktach jest 79 protokołów jego przesłuchań. Siedmiu świadków koronnych i kilku tak zwanych sześćdziesiątek poparło te zeznania. W większości były to osoby, które wcześniej skazano na podstawie zeznań patyka. Nowy akt oskarżenia jako zabójcę Papały przedstawiał Igora M. Wraz z nim zarzuty otrzymało sześć innych osób podejrzanych o kradzieże w końcu lat dziewięćdziesiątych. Wersja prokuratury z Łodzi. Igor M. oraz jego przyjaciel i wspólnik w rabowaniu aut, Mariusz M. pseudonim Majek, chcieli ukraść samochód. Grupa przymierzała się do napadu rabunkowego na Tira, na tzw. byka. Samochód osobowy miał pozorować nieoznakowany radiowóz policyjny. Trzeba było go ukraść z kluczykami po obezwładnieniu kierowcy. Patyk, zdaniem śledczych, nie miał świadomości, że chodzi o byłego szefa komendy głównej policji. Na rozprawie sądowej jeden z oskarżonych, Mariusz P., przekonywał, że Patyk kradł samochody bez użycia broni. Nie lubił mokrej roboty. Wskazywał też, że do zatrzymania ciężarówki na trasach przebierali się za mundurowych. Szukali więc auta takiej marki, który mógłby przypominać policyjny. Interesowało ich wento lub passat, najlepiej z dużym silnikiem. Pojazd musiał być ubrany. Oznakowany jak radiowóz. Inaczej tir nie zatrzymałby się. Na widok Espero nawet ruski by nie stanął, zauważył oskarżony, wywołując śmiech na sali. Nie jest prawdą, ripostował prokurator, że grupa Patyka kradła tylko luksusowe samochody. Brali też pojazdy średniej klasy. Służyły im do fingowania stłuczek z lepszymi autami i wyłudzania odszkodowań. A co do broni, Robert P. Widział dwa albo trzy razy, że Patyk wkładał sobie pistolet za pasek u spodni. Bajker wzięty w krzyżowy ogień pytań adwokatów nie był w stanie odpowiedzieć, jaka to była broń: z magazynkiem czy bębenkiem. Nie pamiętał, gdzie i kiedy zobaczył pistolet u szefa gangu. Wcześniej przyznał, że unikali strzelaniny podczas kradzieży samochodów. Igor M. Decyzją warszawskiego sądu, wyszedł na wolność po trzech latach pod koniec 2015 roku. W procesie, który na razie nieprawomocnie zakończył się po kolejnych pięciu latach, odpowiadał z wolnej stopy. Wątpliwości przybywało z rozprawy na rozprawę. Wdowa po generale, poproszona przez sędziego, aby dobrze przyjrzała się oskarżonemu Igorowiem, stwierdziła, że widzi tego człowieka po raz pierwszy. Mężczyzna, który tragicznej nocy uciekał z parkingu, był w długich spodniach i w bluzie. Nie rozpoznałaby go z twarzy. Bajker zeznał, że upalnego 25 czerwca 1998 roku Patyk miał na sobie szorty. Niewiarygodnie wypadło zeznanie Mirosława K, pseudonim Miron, jednego z siedmiu występujących w tym procesie świadków koronnych. Twierdził, że siedział w celi z oskarżonym Mariuszem M, Pseudonim Majek, który miał uczestniczyć w kradzieży Espero. Okazało się, że nigdy nie byli razem w celi. Niewinny. Pokażcie mi jeden przypadek, kiedy grupa Patyka napadła na tira, wyznał słynny świadek koronny Masa w rozmowie z dziennikarzem Monetu w przededniu ogłoszenia wyroku. Przecież oni nie byli od tego. W kwestii kradzieży samochodów wiedzieli wszystko. Co brać, na jakich numerach, czego unikać. I nagle Igor siedzi sobie na haju, dłubie w nosie i mówi Weźmiemy broń, pierdolniemy komendantowi samochód. Przyda się do naszego pierwszego w życiu napadu na tira. Przecież to jest kabaret. Masa pokusił się o trzeźwą konstatację. Widać jak na dłoni, że mamy do czynienia z zemstą bandziorów, których posadził wcześniej do pudła. Dlaczego do kurwy nędzy nie przypomnili sobie tego wtedy, gdy patyk przeczołgał ich przed sądem? Czyli co, odsiedzili wyroki i nagle odzyskali pamięć? Podczas mów końcowych obrońcy Igora M. nie zostawili suchej nitki na akcie oskarżenia, domagając się uniewinnienia. Jest napisany jak scenariusz amerykańskiego filmu, ironizował adwokat Grzegorz Cichewicz. Nie ma dowodów bezpośrednich na obecność Patyka na miejscu zbrodni. Żaden inny świadek nie potwierdza wersji Roberta P. W tej sprawie doszło do konfrontacji dwóch koronnych, której z nich kłamie. Na tej sali nie znajduje się nikt, kto by pozbawił kogoś życia. Zaklinał się Patyk w ostatnim słowie przed warszawskim sądem. Kpił z wersji bajkera. Jestem pod domem pana papały. Uparłem się na konkretny samochód, i co najlepsze, nie potrafiłem go ukraść. Musiałem użyć broni, zabić człowieka. I przeszedłem nad tym do porządku dziennego, by w następnym tygodniu ukraść Mercedesa, Mitsubishi i coś jeszcze. Ręce mi opadają. Nazwał zeznania bajkera bajką, którą podyktowali korepetytorzy tak mówił o policjantach. Waterloo organów ścigania. Prokuratura chciała dla patyka do żywocia. Sądu nie przekonała. Mamy po wielu latach pewność, że to nieoskarżeni usiłowali ukraść deuspero i przy tej okazji nie Igor M. zastrzelił Marka Papałę. Powiedział sędzia Mariusz Iwaszko, uzasadniając wyrok uniewinniający patyka. Kwestia wcześniejszego używania broni przez oskarżonego nie utrzymała się procesowo. Nie jest przyjęte, patrząc na doświadczenie życiowe, że złodziej, kradnąc samochód i chcąc jedynie postraszyć pokrzywdzonego bronią, może tak niefortunnie jej użyć, że go zabija, mówił sędzia. Wskazywał też na niekonsekwentne zeznania bajkera i fakt, że wersja przez niego przedstawiona była sprzeczna z dowodami uzyskanymi tuż po zabójstwie od świadków z miejsca zbrodni. Są jeszcze sądy w Warszawie. Powiedział tuż po ogłoszeniu na razie nieprawomocnego wyroku Grzegorz Cichewicz, obrońca głównego oskarżonego, to jest waterloo organów ścigania oraz kryzys instytucji świadka koronnego. Tego procesu w ogóle nie powinno być. A główny świadek oskarżenia Robert P., powinien teraz dostać zarzuty składania fałszywych zeznań. Czytał Mariusz Bonaszewski.